Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Dziś przenosimy się na wyspę Filipa w Australii, gdzie rozegrały się sceny niczym z filmu sensacyjnego z wątkiem szalonej miłosnej intrygi. Zresztą wielu komentatorów tej sprawy będzie później przywoływać tytuły seriali, w których podobna fabuła wciągała widzów bez reszty. Zagadka wyspy Filipa zajmowała latami umysły setek ludzi na całym świecie, ale, co ciekawe, niekoniecznie mieszkańców samej wyspy, którzy z jakiegoś powodu wydają się bać tego tematu, unikać go jak ognia. Czy jedna z kobiet odebrała życie drugiej, a potem sobie? A może jednak obydwie skrzywdził ten sam mężczyzna? Czy za to wszystko odpowiada ktoś, kogo nikt nie podejrzewa? Co niesamowite, możliwości jest jeszcze kilka. Ale zanim będziemy je rozważać, przedstawię Wam naszych bohaterów, których chyba będzie sporo, dlatego potem będę się starała w trakcie opowiadania od czasu do czasu przypominać, kto tu jest kim, szczególnie, że część bohaterów ma to samo nazwisko. Wydaje się, że wszystko, co doprowadziło do wielkiej i bardzo tajemniczej katastrofy, zaczęło się od tego, że 23-letnia Beth Bernard, która na co dzień mieszkała w domku letnim swoich rodziców przy McPhee's Road, postanowiła podjąć pracę związaną z największym nurtem turystycznym na wyspie, tak zwanej Paradzie Pingwinów. Abyście od razu mogli sobie wyobrazić scenerię wydarzeń, wspomnę, że Phillip Island, wyspa w stanie Victoria, położona w cieśninie Bassa na południowy wschód od Melbourne, została nazwana tak na cześć gubernatora Artura Phillipa, a jej powierzchnia wynosi około 10 tysięcy hektarów. Połączona jest z lądem Australii 640-metrowym betonowym mostem. Na odpowiedzialność Wikipedii dodam, że wyspa posiada około 7 tysięcy stałych mieszkańców, ale rocznie odwiedzana jest przez około 3,5 miliona turystów. Phillip Island, powołując się na to samo źródło, jest jedną z największych atrakcji turystycznych stanu Wiktoria i w ogóle Australii. Turystów przyciąga zlokalizowana na wyspie kolonia pingwinów małych. Można obserwować codziennie po zmroku powrót grupek pingwinów z oceanu do swoich gniazd. Słynne jest także rozgrywane na wyspie motocyklowe Grand Prix. O paradzie pingwinów już wspominałam i teraz już pewnie rozumiecie, że chodzi o fascynujące zwyczaje tych elegancików, które przyciągają na wyspę tłumy turystów. I właśnie przy organizacji strony turystycznej tego wydarzenia Beth poznała strażnika Fergusa Camerona, dla którego praca w turystyce nie była jednak głównym źródłem utrzymania. On i jego żona byli bardzo znani w swojej społeczności, bo Fergus był udziałowcem założycielem słynnego toru wyścigowego Grand Prix na wyspie, a jego brat był radnym hrabstwa. Wspólnie prowadzili rodzinne interesy. W firmę angażowała się nie tylko żona Fergusa, Vivien, ale także jego rodzeństwo oraz ich małżonkowie. No właśnie, obok Fergusa i Vivien Cameron istotną rolę w historii odegra też siostra Fergusa, Marnie Kearns, i jej mąż Ian, a także brat Fergusa, Donald Cameron, i jego żona Pamela. Wszyscy mieszkali właściwie w tej samej okolicy, bardzo blisko siebie, ale na oddzielnych działkach, pomiędzy polami przy Watts Road. Można więc powiedzieć, że właściwie przy jednej ulicy. Pracy w firmie nie brakowało, a oprócz tego trzeba było zająć się gospodarstwem, a Fergus pracował przecież także jako strażnik na paradzie pingwinów. Każde ręce do pomocy były na wagę złota, dlatego rodzina z wielką radością przyjęła propozycję koleżanki z pracy Fergusa, czyli wspomnianej już Beth, która w 1985 roku, w kwietniu, zaoferowała wsparcie jako ktoś w rodzaju parobka, pomocnika. Dziewczyna była młoda, energiczna, silna, nie miała większych zobowiązań, dlatego mogła sporo czasu poświęcić pracy, z wielką korzyścią dla rodziny Fergusa i Vivien.
Trzy spokrewnione i spowinowacone pary nie tylko wspólnie prowadziły rodzinne interesy, ale na co dzień również trzymały się blisko, wspierały się, pomagały sobie, dlatego też nic dziwnego, że nowa osoba w ich gronie bardzo szybko wkupiła się w łaski mieszkańców wszystkich trzech domów. Wkrótce okazało się, że Pamela, czyli żona Donalda Camerona, brata Fergusa, szczególnie szybko zaufała Beth, która po jakimś czasie była dla niej już niemal jak członek rodziny, takie kolejne, choć dorosłe dziecko w domu. I rzeczywiście, dzieci tej pary traktowały 23-latkę o okrągłej, uroczej twarzy aniołka prawie jak siostrę. Niestety jednak, jeszcze szybciej niż na Pameli, młoda kobieta zrobiła wrażenie na Fergusie, z którym, jak się okazało, Beth rozpoczęła romans w zasadzie już miesiąc po tym, jak pojawiła się w jego gospodarstwie. Jednak dopiero pod koniec roku żona mężczyzny, Vivienne, zaczęła domyślać się prawdy. Wtedy jednak wydawało jej się, że przypuszczenia mieszkańców nie muszą być prawdziwe, ponieważ 23-latka nie mogła narzekać na brak adoratorów w swoim wieku. Natomiast Fergus był już mężczyzną dojrzałym i przynajmniej teoretycznie mniej atrakcyjnym niż młodzi chłopcy z okolicy. Przede wszystkim miał przecież jednak żonę i dzieci, a były to teoretycznie poważne przeszkody dla młodej, niezależnej dziewczyny. Vivienne pocieszała się, że plotki wcale nie muszą być prawdziwe, a pozory mylą. Sama miała już coraz więcej własnych obserwacji, ale też nie była do końca pewna. Sądziła, że być może pewne sceny nadinterpretuje. Jednak czas leciał, a z wianuszka wielbicieli otaczających Beth nikt konkretny nie wychodził na plan pierwszy. A nawet jeśli na chwilę, to szybko okazywało się, że znikał z pola widzenia, rozczarowany odtrąceniem ze strony Beth. Z każdym kolejnym tygodniem na całej wyspie coraz głośniej mówiono o tym, że najprawdopodobniej plotki o romansie są prawdziwe, bo Fergus to właściwie jedyny mężczyzna, z którym często, regularnie widywano pannę Bernard. Potem jej przyjaciele potwierdzą, że domysły mieszkańców były uzasadnione, ponieważ osobom z najbliższego otoczenia młoda kobieta jasno mówiła, że jest zakochana w Fergusie i bardzo się angażuje w nowy związek. To właśnie za radą przyjaciół, trochę skonfundowanych tymi wyznaniami, mimo wszystko Beth odtrącała adoratorów, gdyż zgadzała się z przyjaciółmi, że nie powinna ich zwodzić, skoro jest pewna, że nie ma żadnych szans na uczciwy związek oparty na miłości. Jej serce było już zajęte. Napięcie w domu Fergusa i Vivienne Cameron zaczyna narastać. Odbija się to powoli na kondycji psychicznej dwóch synów, którzy także wyczuwają, że w związku ich rodziców dzieje się bardzo źle. Vivienne zaczyna rozumieć, że nie tylko została zdradzona, ale także poniżona, ponieważ jej mąż coraz częściej afiszuje się z uczuciem, jakie żywi wobec swojej pracownicy, w jakiś sposób szczycąc się tym, że stać go na młodszą kobietę. No ale z drugiej strony znamy to, typowy kryzys wieku średniego, level hard. Coraz głośniej słychać o tym, że intensywnie okazują sobie uczucia, jak mówiono, kryjąc się po kątach. Nie bez powodu. Oczywiście wszyscy dorośli ludzie na wyspie bardzo szybko rozumieją, co te wszystkie sceny oznaczają. Vivienne jest zrozpaczona i zawstydzona. Na dodatek musi przecież płacić kochance swojego męża, która wykonuje w ich gospodarstwie konieczne prace. Nie tylko ma złamane serce, ale czuje się także pośmiewiskiem. Mimo wszystko wydaje się, że dość długo milczy, mając nadzieję uchronić synów przed trudnymi przeżyciami. Kobieta mimo wszystko żywiła nadzieję, że albo jej mąż się opamięta, albo któryś z młodych mężczyzn na wyspie wreszcie skradnie serce Beth i problem nareszcie sam się rozwiąże. Ale też nie czekała na to biernie. Pomagała losowi jak umiała. Vivienne przeszła na dietę. Uzyskała ładną figurę, ufarbowała włosy, poradziła się także terapeutów, jak może pomóc swojemu małżeństwu. Jej własny ojciec opuścił rodzinę, gdy miała 8 lat, a dziewczynka głęboko to wtedy przeżyła.
Uważała wówczas, że była to jej wina, bo nie była dość kochanym i dobrym dzieckiem, by ojciec nie wyobrażał sobie życia bez niej. Potrafił żyć bez swoich dzieci, czyli nie były wystarczająco ważne, mądre i ładne. Potem z czasem kobieta oczywiście zrozumiała, że to nie tak działa, ale nie chciała, by cierpienia przeżywali jej synowie. Zdawała sobie sprawę, że dziecko widzi świat zupełnie inaczej. I tak w końcu nadchodzi pamiętny poniedziałek 22 września 1986 roku, kiedy to Fergus najwyraźniej wybiera się wieczorem do Bev. Nie powstrzymuje go widywany na co dzień ogromny żal w oczach żony, który po prostu ignoruje. Regularnie wraca z pracy później. Wtedy jednak jeszcze nikt nie wie, że to właśnie tego dnia Fergus stanie się osobą, która około godziny 9 wieczorem zobaczy Bev jako ostatnia. Tej właśnie nocy ktoś wtargnął do domu młodej kobiety uzbrojony w nóż i nie wahał się go używać agresywnie i zapamiętale. Ślady tej pasji widoczne były potem na gardle i twarzy kobiety. Oprócz tego straszyły także inne urazy. 23-latka utraciła ząb, ucierpiały także jej ręce, a dokładnie łokcie i kostki, a także nogi i reszta ciała. Ewidentnie się broniła, ale nic to nie dało. Leżała bez życia na plecach, na podłodze sypialni, pod kołdrą, która była naciągnięta aż pod brodę. Głowa kobiety spoczywała prawie w drzwiach. Niezwykle charakterystyczne dla tej sceny było coś jeszcze, a mianowicie litera A narysowana na jej brzuchu. Nie chodzi oczywiście o to, że na przykład, no nie wiem, szminką, nożem. Najczęstsza interpretacja odwołuje się do powieści Nathaniela Hawthorna pod tytułem Szkarłatna litera, ulubionej powieści Vivien, i zakłada, że był to symbol cudzołożnicy. Ale od razu wam powiem, że nie jest to jedyna wykładnia tego znaku. Wiemy, że Fergus wrócił do domu 22 września 1986 roku około 21:20. Zarówno jego żona, jak i Marnie, czyli siostra mężczyzny, która akurat gościła u Vivien, oczywiście miały świadomość, że najprawdopodobniej Fergus był właśnie u kochanki. Żona starała się uspokoić dzięki wsparciu Marni i z pomocą kieliszka białego wina w ręku, co jednak nie pomagało. Kobieta była roztrzęsiona, a Marni, widząc, że zanosi się na rozładowanie sytuacji kłótnią, taktownie wyszła. Co działo się potem, wiemy już tylko dzięki zeznaniom Fergusa, który nie krył, że tego wieczoru pokłócił się z żoną. Oficjalnie zarzuciła mu ona zdradę, a jej argumenty najwyraźniej były rzeczowe i mocne, bo mąż, jak sam przyznał, już nie starał się zaprzeczać. Przyznał się do romansu, a Vivien, choć spodziewała się tego, nie wytrzymała napięcia i uderzyła w coś kieliszkiem, który częściowo się rozsypał. Elementem, jaki został jej w ręce, rzuciła w męża. Zraniła go w ucho i plecy. Skaleczenia okazały się dość głębokie, a rana oczywiście w takim przypadku wymagała opatrzenia. Najwyraźniej Vivien na widok stanu męża nieco się opanowała i postanowiła, że tuż po tym, jak siostra Fergusa, Marnie i jej mąż Ian przejmą opiekę nad synami skłóconej pary, żona zabierze męża do szpitala w Werli, w którym to przekazała mężczyznę pod opiekę lekarza i dwóch pielęgniarek. One od razu zrozumiały, że pomiędzy małżonkami doszło pewnie do awantury domowej, o której jednak para nie chce jasno mówić. Przebąkiwała coś o tym, że mężczyzna wpadł na szklane drzwi, potem jednak szybę rzekomo stłukła kobieta, a odłamki go raniły. W każdym razie obrażenia nie bardzo jakoś do tego wszystkiego pasowały. Personel powie później, że małżonkowie byli zawstydzeni i starali się przekonać medyków, że doszło do jakiegoś bliżej nieokreślonego wypadku, ale ewidentnie uciekając od konkretów.
Personel zeznał później, że Vivienne miała na sobie bardzo charakterystyczne ubranie, a mianowicie różowy sweter z moheru, niebieskie dżinsy i szalik w kwiaty. Szczególnie ten moherowy sweter będzie tu bardzo istotny, ponieważ miał on w zwyczaju pozostawiać po sobie nitki w zetknięciu na przykład z inną tkaniną czy jakąś szorstką płaszczyzną, na przykład oparciem fotela. Wkrótce stanie się to dosyć istotne. Jak później zezna Marnie, niedługo po tym, gdy przekroczyła ona próg domu swojego brata, zorientowała się, że doszło tu do jakiegoś poważniejszego incydentu. Widać było czerwone plamy w kuchni, a także na ubraniach, które zostały już przygotowane do prania. Całe czerwone były również chusteczki, a w pokoju gościnnym można było zaobserwować kolejne zabrudzenia. Późniejsze badania dowiodły, że wcale nie była to krew Fergusa, ale najprawdopodobniej Vivienne, bo to ona miała grupę krwi A. Wydaje się więc, że albo kobieta również skaleczyła się potłuczonym kieliszkiem, o ile to w ogóle o to chodziło w całej tej sprzeczce, albo jej mąż nie był wcale tylko bierną ofiarą ataku. Mogło wydarzyć się coś zupełnie innego. Na marginesie od razu dodam, że personel szpitalny zarzekał się, że kobieta nie była ranna. W każdym razie Vivienne w szpitalu zabiegała o to, aby jej mąż spędził w nim noc. Jednak Fergus, za zgodą lekarza, zdecydował się wrócić do domu. I tak też właśnie się stało, około 30 minut po północy. Para na powrót mogła zaopiekować się swoimi dziećmi, to też Marnie oraz Ian mogli wrócić do siebie. W ostatniej chwili siostra Fergusa złapała jeszcze kawałek szkła z podłogi i wrzuciła go do śmieci. Ale co ciekawe, potem nigdzie już nie było wzmianki o tym kawałku. Nie można było znaleźć nic o tym w aktach sprawy, co wskazuje na to, że policjanci nie zabezpieczyli go jako dowód w sprawie, albo ktoś w domu sprzątał. I po raz kolejny, aby dowiedzieć się, co działo się dalej, musimy oprzeć się na relacji Fergusa, który oświadczył, że tej nocy dogadał się ze swoją żoną w kwestii rozwodu. Obydwoje doszli do wspólnego wniosku, że w tej sytuacji to jedyne wyjście, ale mężczyzna zdecydował się zostać na wyspie i sprawować opiekę nad dziećmi, a Vivienne rzekomo oświadczyła, że w takim razie wróci do pobliskiego Melbourne, ale bez dzieci. Później przyjaciele tej pary powątpiewali w to zeznanie, będąc przekonanymi, że kobieta z całą pewnością nie zgodziłaby się oddać mężowi pod opiekę dzieci, szczególnie, że w tamtym czasie uważała go za osobę nieodpowiedzialną, niehonorową i nieuczciwą. Była przekonana, że swoim zachowaniem zniszczył rodzinę i w ten sposób udowodnił, że nie zależy mu na uczuciach dzieci. Tym bardziej, że nie krył się ze swoim romansem, co powodowało liczne, bardzo przykre komentarze w środowisku zarówno samej pary, jak i ich synów. Mało prawdopodobne, aby kobieta od tak po prostu zdecydowała się pozostawić dzieci pod opieką męża i w środowisku, w którym obecnie nie mogły czuć się komfortowo. Ale tylko taką wersję mamy póki co do dyspozycji, jeśli chodzi o zeznania osoby, która brała udział w tych wydarzeniach. Vivienne następnie podrzuciła męża do jego siostry, a podróżowali w ich Landcruiserze. Dalszy przebieg wydarzeń tej nocy również wydaje się nieco przeczyć wersji o dogadaniu się małżeństwa i spokojnym ułożeniu planu na dalsze życie. Już o 3:00 w nocy niespokojna Vivienne zadzwoniła do Robin Dixon, która była jej przyjaciółką, aby poprosić kobietę, by ta popilnowała jej synów. Telefon jednak odebrał John Dixon, mąż Robin, wobec czego Vivienne zaprosiła ich oboje. Para ta jednak nie chciała pozostawać w domu skłóconego małżeństwa, postanowiła zabrać więc chłopców do siebie. Gdy przybyli po dzieci Cameronów, okazało się, że w domu nikogo nie ma, ale chłopcy twardo spali, zostali więc przetransportowani w nowe miejsce, właściwie bez świadomości. Robin zdążyła jeszcze zerknąć na podjazd domu, gdzie zauważyła sedana Holdena Kingswood.
Chciała sprawdzić, czy jej przyjaciółka nie znajduje się przypadkiem w środku, ale zauważyła tam tylko czarną, zamszową torebkę. Najwyraźniej więc Vivien przed chwilą gdzieś odjechała, wykorzystując Toyota Land Cruiser, choć na co dzień jeździła sedanem. Później wyszło na jaw, że sąsiadka Beth około 3:20 obudziła się tej nocy, ponieważ tuż obok okien jej domu rozległ się nagle charakterystyczny hałas spowodowany przez przejeżdżający samochód, który kobieta rozpoznała jako Land Cruiser. Nadszedł ranek, a zaniepokojona Robin Dixon wciąż czekała na Cameronów, którzy mieli przed 8:00 zgłosić się po swoje dzieci. Nie było ich jednak, a do 8:00 zostało już tylko 15 minut. Nie wiedząc, co robić, kobieta postanowiła zadzwonić do Donalda Camerona, aby uzyskać jakieś informacje na temat jego brata, Fergusa. Niestety najpierw się to nie udało, a po kolejnych 15 minutach wreszcie uzyskała połączenie. Starała się dowiedzieć, co się dzieje, a już czuła, że będzie to coś niepokojącego, ponieważ ani Fergus, ani Vivien wciąż przecież nie zgłosili się po dzieci, a także nie odbierają telefonu. Vivien przecież doskonale wiedziała, że Robin musi rano iść do pracy, a ponadto odwieźć swoje dzieci do szkoły i w normalnej sytuacji na pewno nie pozostawiłaby jej w takim położeniu. W tak zwanym międzyczasie kobieta zdecydowała, że jeden z chłopców powierzonych jej opiece pojedzie do szkoły z jej własnymi dziećmi, no ale drugim ktoś musiał się zaopiekować, podczas gdy ona wreszcie uda się tego dnia do pracy. W tej sytuacji wujek dzieci zabrał drugiego syna swojego brata i ruszył w kierunku własnego domu, wiedząc już, że jego brata i Vivien najwyraźniej w ich domu po prostu nie ma. Na parkingu stał Holden Kingswood, ale telefonu nikt nie odbierał. Było jeszcze dość wcześnie i trudno mu było do końca rozeznać się w sytuacji. Zanim Donald podjął jakiekolwiek inne kroki, zdecydował się zadzwonić do swojej siostry, Marnie, z nadzieją, że być może ona wie, co się dzieje z ich bratem i jego żoną. Ku zaskoczeniu Donalda, w domu Marnie telefon odebrał Fergus, który wyjaśnił, że o 7:30 Marnie wyszła do pracy, ale był tak zdenerwowany, że właściwie nie był w stanie rozmawiać, dlatego przekazał słuchawkę Ianowi, mężowi Marnie. Ten najwyraźniej starał się jednak opanować sytuację wokół siebie i dopiero po chwili oddzwonił do Donalda, wyjaśniając, że zniknęła Toyota Land Cruiser, a z nią Vivien, a na dodatek Fergus martwi się o Beth. Wydaje się, że choć wszyscy martwili się zarówno o Vivien, jak i o Beth, to mimo wszystko Fergus miał głównie w głowie tylko jedno – sprawdzić, co dzieje się z kochanką. O dziwo jednak nie zdecydował się tego zrobić sam, ale w asyście swojego brata Donalda i szwagra Iena. Oni jednak przede wszystkim udali się do domu Fergusa i Vivien, ale potwierdziwszy, że jest on pusty, skierowali się już w stronę domu kochanki Fergusa. Od razu zauważyli, że pod domem kobiety stoją dwa samochody, a światło na werandzie jest włączone. Nie musieli się włamywać, ponieważ drzwi były otwarte, łatwo więc dostali się do środka, ale myślę, że choć może spodziewali się z ulgą stwierdzić, że wszystko jest w porządku, to jednak dokonali koszmarnego odkrycia. Jak wyglądała scena, którą zauważyli, już wam opisywałam. I pewnie jak się domyślacie, stan kobiety nie pozostawiał żadnych wątpliwości, iż zakończyła ona już swoje życie i nie da się jej pomóc. Jedyne, co w tej sytuacji można było zrobić, to powiadomić o tym policję, bo nie było najmniejszych wątpliwości, że Beth nie odeszła z przyczyn naturalnych. Jak będą później opowiadać policjanci, zachowanie brata Fergusa, Donalda Camerona, od razu wzbudziło ich zdziwienie, ponieważ nie był w stanie ustać w miejscu i właściwie nie umiał konkretnie i jasno powiedzieć nic istotnego. Kręcił się w kółko, starając się coś opowiadać, lecz nie nawiązywał do szczegółów. Snuł nieco chaotyczną opowieść na temat ostatniego spotkania z Beth, podczas którego źle się ona czuła. Ale co to właściwie oznaczało
i jaki miało związek ze sprawą. Nie udało się tego ustalić. Okazało się, że w którymś momencie tego ranka, najprawdopodobniej o 9:30, Fergus zadzwonił do swojej siostry, prosząc ją, by ta starała się skontaktować z Beth. Marnie faktycznie zadzwoniła do kobiety, ale nie uzyskała połączenia. Czując jednak, że dzieje się coś złego, wróciła do domu. W tym czasie policja skontaktowała się już z lokalnym lekarzem, doktorem Paulem Floodem, którego poinformowała o tym, co wydarzyło się w domu Beth. Kiedy do tego samego lekarza zadzwoniła Marnie, próbując zasięgnąć jakichkolwiek informacji o stanie zdrowia Vivien lub Beth, dowiedziała się, że lekarz niebawem do niej zajrzy. I właśnie podczas tej wizyty przekazał jej informację, że Beth nie ma już wśród żywych, a na tamten świat ktoś ją wyprawił. Tego dnia po południu odnaleziono samochód Vivien, ale do tego jeszcze wrócę. Oczywiście od razu rozpoczęło się śledztwo, które zazwyczaj na początku prowadzone jest nieco na wyczucie. Śledczy starają się obserwować wszystkie osoby zamieszane w sprawę i wyczuć, jaka jest dynamika relacji między nimi. Analizują odczucia tych osób, jeśli te choć trochę się otwierają, oraz patrzą na ich reakcje. Dowody dowodami, ale to nie dowody atakują ludzi. Jednak kiedy starszy konstabl Alan McFadden rozpoczął przesłuchania w towarzystwie swojego kolegi, niejakiego O'Connora, ze zdumieniem uświadomił sobie, że ma do czynienia z bardzo specyficznym, dziwnym środowiskiem. Nigdy nie widziałem grupy ludzi tak fajnych, spokojnych i opanowanych. Można by pomyśleć, że ci faceci odkrywają ciało każdego dnia. Fergus powiedział policji, że zanim on i jego żona weszli do szpitala po kłótni, kobieta solennie zapowiedziała, że dostanie w swoje ręce Beth, którą nazwała popularnym epitetem, nawiązując do samicy psa, żeby nie być tu dosłownym. Ale oczywiście wiemy to tylko od Fergusa, a nie jest to bezstronne źródło informacji. Powoli wieść o tym, co się stało, rozprzestrzeniała się po całej wyspie, docierając do całego otoczenia Fergusa i Vivien, która zniknęła na dobre. Szybko pojawiły się pewne dodatkowe i bardzo niepokojące okoliczności. Pamela Cameron, czyli żona Donalda, jechała do domu z pracy, gdy po 15 zauważyła Toyotę zaparkowaną obok pewnego placu zabaw. W środku były kluczyki, a okna pozostawały otwarte. Nie brakowało jednak w środku złotej torebki oraz drugiej, czarnej. Zauważyła także zapalniczkę i dwie paczki papierosów, które zazwyczaj paliła Vivien. Co gorsza, zauważyła także nóż i myjkę łazienkową, zaplamioną w bardzo niepokojący sposób, sugerująca, że mogła ona mieć kontakt z krwią. Pamela pozamykała samochód i zostawiła pojazd na miejscu. Ponieważ plac zabaw znajdował się zaledwie 500 metrów od mostu, który łączył wyspę Filipa z San Remo, wszystkim od razu przyszedł na myśl jeden scenariusz. Kobieta po prostu wypadła ze swojego samochodu i pobiegła na most z zamiarem rzucenia się w wodę. Jednak śledczy zajmujący się tą sprawą, który podszedł do tej hipotezy bardzo poważnie, starannie przyjrzał się balustradzie mostu, szukając jakichkolwiek śladów, że Vivien zdecydowała się tam na tak gwałtowny czyn. Nie odkrył jednak nic, co mogłoby wskazywać na to, że kobieta w ogóle tam była. Żadnej jej rzeczy osobistej, czerwonych plam, resztek odzieży, a przede wszystkim charakterystycznych przetarć, które musiałyby się wytworzyć, gdyby kobieta próbowała pokonać balustradę. Dałoby się je łatwo zauważyć na specyficznym nalocie, widocznym zazwyczaj na balustradzie. Jak się potem okazało, samochód zauważono także już o 5 rano, w dniu, kiedy odnaleziono Beth. Wkrótce piekarz pracujący w New Haven poinformował, że właśnie ten samochód zwrócił jego uwagę, bo zazwyczaj w tamtym rejonie nic nie stało o tak wczesnej porze. Pamięta nawet swoje przemyślenia, bo próbował wymyślić jakieś rozsądne wytłumaczenie.
W końcu wpadł na pomysł, że najwyraźniej ktoś chciał skorzystać z toalety i przypomniał sobie, że taka otwarta, publiczna znajduje się w parku i widocznie się komuś przydała. Minął rok i wydane zostało oświadczenie koronera mówiące o tym, że do odejścia Bev najprawdopodobniej przyczyniła się Vivian Cameron. Nikogo to szczególnie nie zdziwiło, bo wydawało się, że jest to teoretycznie najrozsądniejszy wniosek. Ale z drugiej strony zdawano sobie doskonale sprawę, że zdecydowanie nie wyjaśnia to wszystkiego. Koroner wprawdzie oświadczył, że choć ciała kobiety nie odnaleziono, to najprawdopodobniej skoczyła ona z mostu do wody i w ten sposób straciła życie, ale policja nie była tego wcale taka pewna. Żadnych najmniejszych śladów nie było ani na moście, ani w wodzie, czy też na brzegach. Tak samo zresztą jak w pamięci mieszkańców, którzy być może zauważyliby taką sytuację. Ten brak śladów daje do myślenia, bo gdyby to właśnie Vivien zaatakowała w ten sposób Bev, to całe jej ubranie byłoby dosłownie mokre i czerwone. Zostawiałaby mnóstwo śladów w samochodzie, a także na barierce. Tymczasem jedynym podejrzanym śladem była gąbka, która jednak na pewno nie wystarczyłaby, aby porządnie się umyć i doprowadzić do porządku samochód. Zapewne ktoś nią coś czyścił, ale wątpliwe, aby tak skutecznie. Ale to nie wszystko. Jak pamiętacie, właśnie tego dnia kobieta była ubrana w charakterystyczny moherowy sweter, który zniknął, co sugeruje, że nie pozostawiła ona go w domu. Najwyraźniej to właśnie cały czas ten element ubrania miała na sobie. A ten element odzieży zostawiał ślady na wielu rodzajach powierzchni. Tymczasem ani w samochodzie zaparkowanym obok placu zabaw, ani w domu Bev ten nieszczęsny moher wcale jakoś nigdzie nie fruwał, ani się do niczego nie przyczepił. Poza tym przyjaciele Vivien doskonale wiedzieli, że nigdy nie kryła ona, że książka Szkarłatna Litera zrobiła na niej ogromne wrażenie. Była jej ulubioną, kobieta często odnosiła się do szczegółów w niej zawartych i ktoś, kto chciałby się pod nią podszyć, bez problemu mógłby to zrobić, rysując słynną literę A, którą zresztą niektórzy potem interpretowali jako V, jak Vivien, z czym jednak nigdy nie zgodziła się policja. Następną kwestią, która nie dawała spokoju otoczeniu kobiety, był fakt, że nie pozostawiła ona żadnego listu pożegnalnego swoim synom. I nawet gdyby brać pod uwagę, że była bardzo zdenerwowana i w złym stanie psychicznym, to mimo wszystko to właśnie o nich by myślała w takim momencie. Bardzo kochała swoje dzieci i zwierzyła się swojej koleżance z pracy, że to właśnie dla nich chciałaby kiedyś opuścić wyspę i zacząć nowe życie. To dla chłopców chciałaby zmienić otoczenie i odciąć się wreszcie od plotek i złośliwych uśmiechów. To miłość do synów motywowała ją najpierw do walki o małżeństwo, a potem do przetrwania ciężkich chwil w oczekiwaniu na opamiętanie się męża. Gdy już wiedziała, że to nie nastąpi, była skoncentrowana na tym, by ułożyć synom spokojne i godne życie. Ci, którzy znali kobietę, uznali, że nawet gdyby zdecydowała się ona zakończyć swoje życie, to z pewnością chciałaby mieć pewność, że chłopcy pozostaną ze świadomością, że to nie ich wina, że bardzo ich kochała. Na pewno napisałaby chociaż kilka krótkich słów. To oczywiście tylko przypuszczenia i nie mają one żadnej wagi dowodowej, to jasne. Ale jednak są oparte na wieloletnich kontaktach kobiety z Vivien, więc może warto je przemyśleć. Jednak nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że mimo wszystko do skoku z mostu doszło, to i tak jest to zastanawiające. Jeśli mieszkasz w danej okolicy, doskonale kojarzysz most i planujesz wykorzystać go tak, by pozbawić się życia, to myślisz też, jak wyszło to innym, którzy tego próbowali. Tymczasem z tego mostu właściwie nikt nigdy nie skoczył w celu odebrania sobie życia, a bardziej dla zabawy, bo mówimy tu o wysokości zaledwie 10 metrów. I każdy, kto praktykował różnego typu skoki do wody, zdawał sobie sprawę, że najprawdopodobniej człowiek taką przygodę przeżyje, choć niekoniecznie w pełni zdrowia.
Nawet gdyby był wyjątkowym pechowcem i stracił tak życie, to jest mało prawdopodobne, aby nie udało się zauważyć jakichkolwiek śladów, chociażby w postaci ubrania, nie mówiąc już o tym, że ciało byłoby przecież bardzo widoczne. Tu jednak przychodzi teoria o wszach morskich, które podobno zasiedlały te wody. Miałyby one bardzo szybko dokonać konsumpcji i to miałoby wyjaśniać, jak zniknęła Vivienne. Dla niektórych jednak ta teoria była dość zabawna, a inni w ogóle nie chcieli jej komentować. Przy tym wszystkim mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że właściwie ostatnią osobą, która widziała Vivienne, był jej mąż, który miał całą masę powodów, aby albo zareagować emocjonalnie i dopuścić się ataku w afekcie, albo nawet przemyśleć sprawę i stwierdzić, że w tej sytuacji pozbycie się żony to całkiem rozsądne wyjście. Szczególnie, gdyby to on sam wcześniej napadł na Beth, a żona miałaby odkryć prawdę. Jednak skąd miałby się wziąć zatarg pomiędzy Fergusem a Beth? Okazuje się, że młoda kobieta wcale nie była zadowolona ze swojego związku z Fergusem. Zwierzała się swoim przyjaciółkom, że jest bardzo zmęczona, zagubiona, nie wie jak ma się zachować i jak poprowadzić dalej swoje życie. Zrozumiała już, że wieczna rola tej drugiej, wiążąca się zresztą z pewnego rodzaju ukrywaniem się i życiową stagnacją, zawieszeniem, zdecydowanie nie jest dla niej. Kochała swojego nieformalnego partnera i była gotowa postawić wszystko na jedną kartę, ale aby tak zrobić, to on musiałby najpierw zdecydować się na podjęcie ryzyka i wystartować od nowa w związku z Beth. Kobieta postawiła mu warunek. Albo uporządkuje swoje sprawy i podejmie decyzję, albo ona go po prostu porzuci. Dla mężczyzny było to nie do pomyślenia, ponieważ młodsza, atrakcyjna kobieta stanowiła w tym momencie oś jego życia. Co wcale nie znaczyło, że chciał się narazić na niekomfortowe sytuacje w swoim domu i ogólnie w rodzinie, która przecież bardzo kochała Vivienne i jego synów. Nie byłoby łatwo, nie mówiąc już o skomplikowanych kwestiach finansowych związanych ze sprawami firmowymi. Z perspektywy Beth sytuację komplikował fakt, że był to jej najlepszy czas w życiu i ostatnia chwila na ułożenie sobie kwestii osobistych. To właśnie teraz kwitła i mogła liczyć na wielbicieli, spośród których mogła wybierać. Dawali jej oni szansę na stały, trwały związek, oferowali uczucie. I to właśnie ten wątek dodatkowo zastanawiał śledczych i mieszkańców. Wiadomo było na przykład, że kobieta już od wielu miesięcy dostaje piękne, efektowne bukiety kwiatów, które zapewne kosztowały niemało, a przychodziły dosłownie co kilka dni. Jasne było, że pochodzą od tej samej osoby, która najwyraźniej pozostaje pod ogromnym urokiem kobiety. Z pewnością nie był to Fergus. To też wszyscy spodziewali się, że niebawem na horyzoncie pojawi się jakiś zakochany młody człowiek. Najwyraźniej nie wiedział on do końca, czy jego wybranka jest typem romantyczki, czy woli wyznania praktyczne. Dlatego pewnie oprócz bukietów kwiatów decydował się także na innego rodzaju podarunki, a mianowicie na przykład w formie skoszonego trawnika. Wyręczał kobietę, gdy jej nie było w domu. Na początku zarówno samej Beth, jak i jej przyjaciołom wydawało się to dość urocze, a momentami nawet zabawne. Ale w końcu wszyscy uświadomili sobie, że chłopak naprawdę się angażuje i bardzo stara. Nie ma więc chyba sensu brnąć w iluzję, że ma jakiekolwiek szanse u Beth. Przyjaciele namówili kobietę, aby poinformowała młodego człowieka, że jego starania nie przyniosą efektów. Jak potem enigmatycznie mówiła Beth, chłopak ogromnie się zdenerwował i doszło do kłótni. Swojemu przyjacielowi wyznała, że wrzeszczała na wielbiciela, a ten naprawdę się wkurzył. Najwyraźniej nerwy mu nie przechodziły przez kilka dni, bo w końcu mężczyzna zjawił się na farmie Cameronów, co z kolei doprowadziło do szału Beth. Ewidentnie ta relacja była niezwykle emocjonalna, pełna zwrotów akcji, rozczarowań i wściekłości po obydwu stronach. Czy nie brzmi to trochę jak przepis na katastrofę?
Wydaje się, że osobą, o której mówili przyjaciele Beth, mógł być Michael Latham, z którym pracowała ona na paradzie pingwinów. To właśnie jego widziano także potem na farmie Cameronów. Już po ataku na Beth zdecydował się wykupić w gazecie miejsce na nekrolog. Policja zainteresowała się nim i wtedy rzeczywiście przyznał, że przed dramatycznymi wydarzeniami kobieta zdecydowała się wyznać mu, że jest związana z Fergusem i póki co mogłaby siebie określić jako bardzo zaangażowaną w tę relację. Kiedy policjanci zaczęli drążyć sprawę, okazało się, że o tym wyznaniu wie także jedna z przyjaciółek Beth, która nie miała wątpliwości, że do rozstrzygającej rozmowy pomiędzy Beth a Michaelem doszło zaledwie 4 dni przed atakiem na kobietę. Jednak sam Michael zarzekał się, że wiedział już o wszystkim od miesiąca, więc jego emocje nie były już świeże i tak silne jak tuż po rozmowie. Gdyby miał jakkolwiek zareagować, to na pewno od razu. Czy to możliwe, że obydwoje mówią prawdę? Co dziwne, jak najbardziej. Beth omówiła związek z Fergusem ze swoimi bliskimi przyjaciółkami, Marnie i Denise. Kiedy uznały, że Beth powinna powiedzieć Michaelowi o bliskiej relacji z żonatym mężczyzną, ta poszła za ich radą i uczyniła właśnie w ten sposób. I to prawdopodobnie było właśnie miesiąc wcześniej. Ale Michael doszedł do wniosku, że związek pomiędzy Beth a Fergusem jest platoniczny. To przyjaźń, mentalna bliskość. Nie zrozumiał, że Beth ma na myśli całkiem inną więź. Zmylił go status posiadającego rodzinę mężczyzny i słodka buzia Beth, która dla niego była cherubinkiem niezdolnym do skrzywdzenia rodziny. Dopiero później, być może kilka dni przed tragedią, koledzy z parady pingwinów zauważyli bardzo bliski związek Beth i Fergusa. W tym sensie, że byli świadkami, jak para wymyka się do samochodu i zapewne widziano, co tam robi. Plotki rozeszły się na dobre i tym razem były już bardzo pikantne. Michael był w szoku, ale Beth wyjaśniła już bez wątpliwości, jak się sprawy mają. I wtedy Michael wreszcie zrozumiał. Czy to on tej nocy odwiedził Beth? Ale i to nie był jeszcze koniec możliwości rozwiązania tej sprawy, ponieważ niejaka Joyce, która mieszkała blisko Beth, w noc wydarzeń, które nas interesują, zaniepokoiła się z powodu obcego samochodu, krążącego wokół posesji jej sąsiadki. Było to bardzo nietypowe, bo ta droga nie była często użytkowana, a już szczególnie przez kogoś, kto nie mieszkał w okolicy. Kobieta zainteresowała się sytuacją i postanowiła obserwować dziwny samochód. Była przekonana, że może to być po prostu gość Beth, ale jego zachowanie nie pasowało do wizji przyjacielskiej wizyty. Sąsiadka więc obserwowała dziwacznego przybysza i zapamiętała, że około 19:50 w końcu się zdecydował, zaparkował na podjeździe Beth i zgasił wszystkie reflektory. Uznając więc, że to jednak po prostu jakiś znajomy sąsiadki, Joyce przestała się już nim interesować. Pół godziny później wyszła z domu, ale już nie sprawdzała, czy samochód nadal tam stoi. Wydaje się, że nie mógł on należeć do Fergusa, ponieważ ten kończył pracę o 20. Sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała w roku 1994, kiedy okazało się, że ktoś widział podejrzaną osobę poruszającą się rolniczym motocyklem AG. I to o 5:30 rano, dokładnie w dniu, w którym Beth straciła życie. Pojazd poruszał się w kierunku San Remo i New Haven, ale jechał ze zgaszonymi światłami. Na dodatek osoba, która przemierzała tę trasę, była dziwnie ubrana, jakby skryta pod sztormiakiem. Założyła go w ten sposób, aby nie można było zobaczyć ani twarzy, ani sylwetki. Ale kluczową częścią tego zeznania była informacja, że świadek właśnie ten motocykl widział wcześniej w pobliżu Land Cruisera, zaparkowanego obok placu zabaw. Kim był ten tajemniczy jeździec?
Czy mogła to być uciekająca Vivienne, czy na przykład jej mąż, który zainscenizował właśnie scenę przygotowań do skoku z mostu? Choć wydawać by się mogło, że krytycznej nocy to właśnie Vivienne udała się do domu Beth, by ją zaatakować, dowody były raczej słabe. Zdecydowanie można byłoby się spodziewać mocniejszych. Ale poszlaki oczywiście istnieją. Choć nie ma fizycznych dowodów na jakikolwiek kontakt, taki bezpośredni tych kobiet, czyli na przykład włókien odzieżowych z ubrań Vivienne, które pozostałyby na Beth, to są na przykład niedopałki papierosów, marki, którą zawsze wybierała Vivienne. Zauważono również małe krople w domu Beth, które potem przypisano pani Cameron. Ale jest pewien problem. Nawet gdyby rzeczywiście Vivienne była tej nocy u Beth i zostawiła te ślady, to nie dowodzi jeszcze, że ją zaatakowała. Jest przecież możliwe, że po dramatycznym wyznaniu męża kobieta chciała porozmawiać z rywalką i starać się ją przekonać do zmiany postawy, albo po prostu powiedzieć, co o niej myśli. Z pewnością byłaby wtedy bardzo zdenerwowana, tak więc mogłaby palić papierosy. Wiemy, że wcześniej mogła się zranić w akcji z kieliszkiem, nie jest więc wykluczone, że wciąż pozostawiała jakieś małe ślady w swoim domu, ale także na przykład na ścieżce prowadzącej do domu Beth, bo takowe tam znaleziono. To mogłoby także wyjaśniać, skąd plamy wzięły się na przykład na ręczniku w domu Beth. Były to jednak malutkie kropelki, które z pewnością nie mogłyby się wiązać ze skutkami tak poważnego starcia. Co ciekawe natomiast, Beth i Fergus mieli grupę zero i właśnie taką stwierdzono potem na koszuli, którą Fergus nosił krytycznej nocy. Oczywiście mężczyzna tłumaczył, że zarówno plamy na jego koszulce, jak i na innych ubraniach są skutkiem zranienia kieliszkiem, ale gdyby nosił na sobie również ślady walki z Beth, w tamtym czasie nie byłoby to do odróżnienia, ponieważ mieli tę samą grupę. Jeszcze bardziej było zastanawiające to, że jeden z ręczników, co prawda jak wspominałam, zawierał plamki pochodzące od Vivienne, ale drugi wskazywał na to, iż faktycznie tej nocy ktoś nim sprzątał czerwone plamy. Ale co ciekawe, wycierał on krew Beth, to nie Vivienne wycierała się w ten ręcznik. To już nie ma żadnego sensu. Gdyby Vivienne sprzątała z pomocą tego ręcznika, także ona musiałaby pozostawić na nim swoje DNA. Z pewnością miałaby bardzo brudne ręce, musiałaby więc ubrudzić ręcznik. W tamtej chwili nie dało się wyjaśnić nic więcej, ponieważ nauka w zakresie DNA nie była rozwinięta jeszcze tak jak dziś. Dopiero w latach 90. można było spróbować podejść do tematu raz jeszcze. I rzeczywiście udało się ustalić, że Vivienne pozostawiła czerwone ślady na rękojeści noża, trzymanego potem w dowodach. Ewidentnie było tam jej DNA, które wyodrębniono właśnie z krwi. Przy okazji wyjaśniono także, iż najprawdopodobniej podczas ataku wykorzystano dwa ostrza. Jedno z nich było proste i miało tylko dwa zęby w pobliżu rękojeści. Jednym z najbardziej niesamowitych aspektów tej sprawy jest pewien tajemniczy telefon, który rzekomo Vivienne wykonała do swojej przyjaciółki Glendy Frost. Jest to o tyle zdumiewające, iż rozmowa ta miałaby się odbyć około 10 we wtorek 23 września, czyli dosłownie kilka godzin po tym, jak Vivienne według oficjalnych ustaleń dawno już była na tamtym świecie. Glendy jednak jest pewna, że Vivienne odbyła z nią całkiem zwyczajną pogawędkę, o ile tak można nazwać rozmowę, którą podtrzymywała zazwyczaj Glendy. Vivienne wprawdzie starała się utrzymywać regularne kontakty towarzyskie i raczej odzywać się do swoich przyjaciół, ale niekoniecznie potrafiła prowadzić jakieś długie i ożywione telefoniczne dyskusje. Tym razem Vivienne także nie była jakoś nadmiernie rozmowna, ale to było normalne. Jednak wspominała między innymi o robótkach ręcznych, a dokładnie o patchworku, ale głosy z tła przeszkadzały jej w wymianie zdań, dlatego Vivienne je uciszała. Vicky Petraitis, autorka The Phillip Island Murder, do której to książki jeszcze wrócę,
kilkakrotnie rozmawiała z Glendy i potem dla True Crime Conversation wyjaśniła, że kobiety pracowały razem w Community House, a ich rozmowa telefoniczna tak dokładnie dotyczyła prezentu dla emerytowanej współpracowniczki. To była Vivienne. Glenda była tego absolutnie pewna. Rozmowa dotyczyła tematu, o którym nikt inny nie wiedziałby, a Glendy jest absolutnie pewna, że tak to wszystko właśnie wtedy wyglądało, powiedziała pisarka. Można by oczywiście powiedzieć, że jest to absurd i od razu odrzucić to zeznanie, ale sęk w tym, że tego dnia u Glendy był ktoś jeszcze, a mianowicie jej przyjaciółka z Melbourne, która była świadkiem legendarnej już dziś rozmowy i przyświadczyła, że odbyła się ona dokładnie wtedy, kiedy określiła to Glenda. Ostatecznie uznano, że najprawdopodobniej taka rozmowa rzeczywiście się odbyła, ale już po kilku dniach szczegóły zaczęły kobietom umykać, a dniem, który najwyraźniej pamiętały z tamtego okresu, był oczywiście ten, w którym doszło do wydarzeń powiązanych ze znalezieniem Bev. To dlatego potem rozmowę skojarzyły właśnie z tym dniem, ale najprawdopodobniej po prostu przez pomyłkę. Z drugiej jednak strony zastanawiam się, czy Glendy po prostu nie zinterpretowała źle całego sensu tej rozmowy. Być może tak naprawdę Vivienne faktycznie żyła, uciekła, ukrywała się, ale potrzebowała pomocy lub informacji. Być może zadzwoniła do Glendy, ale obawiała się, że telefony jej przyjaciół i rodziny mogą być już na podsłuchu lub, co bardziej prawdopodobne, że po prostu ktoś może stać obok telefonu przyjaciółki i wszystko słyszeć. Starała się więc być może mówić czymś w rodzaju szyfru. Choć może to nie jest dobre określenie, bo aby mówić szyfrem, to trzeba by mieć pewność, że ta druga osoba go odkoduje. Bardziej więc chodzi może o to, że Vivienne starała się w sposób zawoalowany, metaforyczny, przekazać zupełnie inne treści niż te, o których mówiła oficjalnie. Glendy być może nie wsłuchiwała się w ten monolog pod tym kątem i nie wyciągnęła odpowiednich wniosków z komunikatu Vivienne. Nie jest również wykluczone, że kobieta żyła, ale była w szoku. Mogła cierpieć z powodu jakichś zaburzeń psychicznych, które pozwoliły jej chwilowo wyprzeć wydarzenia z ostatniej nocy i działać mechanicznie, według wcześniej przyjętego planu, jakby na autopilocie. Tego dnia miała w planach zadzwonić w sprawie patchworku do Glendy, bo sprawa upominku dla emerytki była ważna i do odhaczenia. Więc niejako mechanicznie, półświadomie, po prostu ją załatwiła, nie zdając sobie do końca sprawy ze swojej sytuacji. Czy byłoby to możliwe? Zdecydowanie, bo tak działa między innymi fuga dysocjacyjna i podobne do niej zaburzenia. Tu polecam Wam bardzo serdecznie odcinek z ikonką Oni zniknęli więcej niż raz, w którym wiele czasu poświęciłam takim właśnie niesamowitym historiom. Policja do dziś uparcie twierdzi, że Glendy pomyliła dni, ale ona odpiera te zarzuty, argumentując, że tu nie było co mylić. Sprawa była bardzo głośna i już następnego dnia wszyscy wiedzieli, co się wydarzyło. Glendy doskonale pamiętała, że rozmowa toczyła się zaledwie poprzedniego dnia. Nie chodziło więc o to, że szukała jej w pamięci wśród wydarzeń sprzed miesiąca czy nawet tygodnia. Przyjaciółka, Pam, również widziała wiadomości telewizyjne, w których ogłoszono, że Vivienne jest poszukiwana i również pamięta swoją myśl dotyczącą tego, że przecież zaledwie wczoraj dzwoniła ona do Glendy. Pam od razu nakłoniła Glendy, by ta zgłosiła się na policję, ale choć McFadden przyjął oświadczenie Glendy, zastanawiając się, co to znaczy dla sprawy, to potem inni detektywi uznali, że Glendy musiała się pomylić co do daty, a nawet tożsamości dzwoniącego. Nie wyciągnęli rejestru połączeń telefonicznych, choć w tamtym czasie było to już możliwe. Inna sprawa, że jednak wciąż nierutynowe. Jeśli jednak to Glendy ma rację, to czyje głosy słyszała? Skąd dzwoniła Vivienne? Było jeszcze coś, co burzyło oficjalną linię czasu. Kiedy Robin w nocy udała się po dzieci Cameronów, widziała na miejscu torebkę Vivienne, a przecież znaleziono ją później w Land Cruiserze, czyli po ataku na Bev,
a przed odebraniem sobie życia Vivienne musiała być w domu, wzięła torebkę i dopiero wtedy wyruszyła rzekomo na most. Powiem Wam szczerze, że bardzo chętnie przeczytałabym wspomnianą już książkę, która wyszła w 1994 roku, a wspomina o niej dużo autor naprawdę dobrego wątku na Reddicie, dzięki któremu udało mi się łatwo uporządkować całą wiedzę na temat tej sprawy. Polecam Wam więc użytkownika Zani Derani, który ustalił właśnie m.in., że książka to obecnie prawdziwy unikat. Okazuje się, że autorzy bardzo się nad nią napracowali, przeprowadzili dziesiątki wywiadów i mocno zagłębili się w sprawę. Jednak nakład wynosił jedynie 3000 egzemplarzy i zniknął w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Jednak w jakimś sensie można uznać, że książka ta była zakazana na wyspie. Nigdy jej tam nie sprzedawano. Mało tego, w latach 80. lokalna dziennikarka zorientowała się, że odmówiono wtedy nawet jej magazynowania. Jak mówi kobieta, uznała, że była to bardzo dziwna decyzja biznesowa, a ona sama kupiła swój egzemplarz w Sanremo u kogoś, kto nie dorastał w tej okolicy i nie miał z nią żadnego związku. W każdym razie pokazuje to, według dziennikarki, że jest coś paskudnego w tej sprawie, coś, przed czym ludzie chcieli bronić siebie i może rodzinę Cameronów. Oczywiście książkę obecnie można już kupić online i w różnych księgarniach poza wyspą, ale sami mieszkańcy w zasadzie nie są nią wciąż zainteresowani. Podobnie jak żadnymi dyskusjami o tej sprawie, czy próbami rzetelnego wyjaśnienia tych niezwykłych wydarzeń. Wydaje się to dość niespotykane i trudno do końca wyjaśnić, dlaczego tak jest, ale być może jest to próba odcięcia się od najgorszego chyba incydentu w historii wyspy. Jest to w końcu rejon turystyczny, który żyje z przyjezdnych. Oczywiście część mogłaby zostać zahipnotyzowana tą niezwykłą opowieścią, ale inni mogliby zostać zwyczajnie odstraszeni. Myślę, że wszyscy w głębi serca doskonale zdają sobie sprawę, co oznacza fakt, iż tak naprawdę nie da się skonfrontować wersji Vivienne z tym, co mówi Fergus, a jeśli on kłamie, oznaczałoby to, że na wyspie wciąż jest groźny przestępca, który już raz dopuścił się co najmniej jednego ataku, a może nawet dwóch. Być może więc lepiej nie dyskutować zbyt wiele i pogodzić się z oficjalnym wnioskiem policji, że najprawdopodobniej winna jest Vivienne, która potem ukarała się sama. W rzeczywistości jednak nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, kto zaatakował Beth Bernard. Nikt dziś nie wie, czy Vivienne żyje i ukrywa się na przykład przez te wszystkie lata. Jeśli ta kobieta nie zaatakowała Beth, to jednak dlaczego uciekła o 3 w nocy i dokąd? Czy zrobiła to skutecznie, czy na przykład Fergus dogonił ją i zemścił się za to, co zrobiła jego wielkiej miłości? Dla Vicky Petraitis, autorki podcastu Zaginięcie Vivienne Cameron, kluczowe pytanie brzmiało, czy gdyby dziś się odnalazła, to zostałaby skazana za pozbawienie życia Beth, którego dopuściła się w wieku 36 lat. I okazuje się, że to bardzo mało prawdopodobne. Właściwie żadnych twardych dowodów nie ma. Gdyby stanęła i powiedziała, nie zrobiłam tego, nie sądzę, żeby byli w stanie udowodnić, że jest inaczej, powiedziała Vicky. Jeśli chodzi o mnie, to zawsze chodziło o poczucie sprawiedliwości, a jeśli Vivienne tego nie zrobiła, oznacza to, że sprawca pozostaje bezkarny. Dopóki nie otrzymamy odpowiedzi, pozostaje nam tylko zadawać wiele pytań. To oczywiście wypowiedź Vicky. Należy też podkreślić, że tak naprawdę chyba nigdy do końca nie zbadano potencjalnego związku wielbiciela Beth z całą tą sprawą, a nie ma wątpliwości, że ich relacja była bardzo burzliwa i związana z wielkimi emocjami. Jak czytam we wspomnianym już wątku na Reddicie, dowody właściwie do siebie nie pasują. Trudno na przykład wytłumaczyć, jak Vivienne mogłaby dokonać tak gwałtownego czynu, nie gubiąc ani jednego włosa, ani jednego włókna z moherowego swetra i nie zostawiając po sobie mnóstwa śladów na ciele Beth. Jedyne, jakie rzekomo pozostawiła w domu zaatakowanej kobiety, znajdują się, ujmijmy to tak, na ruchomych rzeczach, typu ręczniki czy niedopałki. Wszystko to można było w każdej chwili podrzucić.
Ponadto nie jest jasne, w jaki sposób udałoby się kobiecie po takim ataku wsiąść do samochodu i również tam pozostawić wszystko w zasadzie czyste. Czy tajemnicą może być po prostu niewłaściwe zebranie dowodów, a potem ich zabezpieczenie? Naukowiec z dziedziny medycyny sądowej, który zbadał dowody w 1986 roku, powiedział autorom książki, że nie jest wcale przekonany, iż znaleziony w domu Beth nóż, na którym było DNA Vivienne, był tak naprawdę narzędziem, z pomocą którego dokonano ataku. Nie bardzo pasował do ran Beth, a to oznacza, że ktoś mógł próbować wrobić Vivienne. Zauważył też, że na ubraniu Beth były dziwne, podwójne nacięcia, które w ogóle nie zostały wykonane przez jakikolwiek nóż, ale przez coś całkiem innego, czego w domu Beth nie znaleziono. Kto więc to narzędzie stamtąd zabrał i dlaczego? Gdyby przyjąć, że ktoś inscenizował oficjalny potem przebieg wydarzeń, oznaczałoby to, że torebka kobiety musiałaby zostać podrzucona do samochodu, którym rzekomo poruszała się tej nocy, po tym jak Robin Dixon opuściła dom Cameronów, a zanim Land Cruiser został znaleziony po południu tego dnia. Jeśli Vivienne była winna, to dlaczego na jednym z ręczników nie ma krwi Beth, a tylko Vivienne? To nie ma sensu. Być może to dlatego, że ktoś, kto pozorował atak Vivienne na Beth, nie zdawał sobie sprawy, że można będzie kiedyś sprawdzić z całą pewnością, od kogo pochodzą poszczególne ślady. Dbał tylko o pozory. Ręcznik miał być po prostu czerwony. Różnie też można patrzeć na tak małe ilości szkarłatnych śladów pozostawionych przez Vivienne na ścieżce do domu Beth. Policyjne śledztwo wykazało również trochę plam pochodzących od Vivienne w jej własnym domu, ale szpital stwierdził, że nie została ona ranna w trakcie awantury z kieliszkiem, więc być może coś złego przydarzyło jej się później, a krew sprawca przeniósł potem w okolice domu Beth i na jeden z ręczników. Mógł też wsypać do popielniczki niedopałki papierosów, które paliła Vivienne. Po szczegółowych badaniach, kiedy udało się już porozmawiać z przyjaciółmi Vivienne i innymi osobami z ich otoczenia, wspomniana już pisarka Vicky Petraitis doszła do wniosku, że właściwie to Vivienne wyrządzono krzywdę, bo to, co jej przypisano, w ogóle nie pasuje do jej charakteru, schematów działania w codziennym życiu, stosunku do dzieci i stylu życia. Wiedzą, że cierpiałaby po rozwodzie, ale walczyłaby o siebie dla synów, jak robiła to długo, o swój związek. Gdyby miała zaatakować Beth, zrobiłaby to dawno, kiedy dowiedziała się o tym, co się dzieje, a nie po wielu miesiącach. I to akurat wtedy, gdy Beth zdecydowała się postawić kochankowi ultimatum i gdy sama w zasadzie była już zdecydowana, że go opuści. Ale jeśli Fergus postanowił pozbyć się żony, to powstaje pytanie, czy Cameronowie są tak bogaci i wpływowi, że udało im się sprawę zatuszować. Czy cały klan zdecydował się ocalić Fergusa? Czy spisek, pieniądze, tajemnice i kłamstwa powodują, że cała wyspa od lat milczy, a mieszkańcy zatrzaskują drzwi przed nosem tych, którzy pytają o tamte pamiętne wydarzenia? Czy dlatego książka jest nieformalnie zakazana na wyspie i żaden sprzedawca nie odważy się jej sprowadzić do sklepu? To dość fantastyczna teoria, ale nie można jej wykluczyć. Parę szczegółów rzeczywiście może dziwić. Dlaczego Fergus, który w dniu ataku na Beth tak bardzo się o nią martwił, nie poszedł po prostu do niej sam, szybko, spontanicznie, zawołał brata i szwagra? Nie muszę oczywiście dodawać, że zazwyczaj wolał z nią spędzać czas sam na sam. Oczywiście Beth była pracownikiem ich wszystkich i bliską przyjaciółką rodziny, ale czy to naprawdę wyjaśnia te dziwne grupowe poszukiwania? A może po prostu klan się zjednoczył w obliczu katastrofy? Jechali na tym samym wózku. To tu mieli całe swoje życie, rodziny, interesy, pieniądze, pozycję polityczną, plany. Może Vivienne zaatakowała Beth lub widziała, jak uczynił to jej mąż, odrzucony wskutek tego, że nie przystał na ultimatum. Fergus albo skonfrontował się potem z Vivienne, która odebrała mu miłość, albo usunął świadka tego, co sam zrobił i poinformował o tym rodzinę. Ta zrzuciła ciało Vivienne z klifów, a następnie postawiła samochód przy moście, aby miało to sens, jeśli ciało wypłynie na brzeg.
To jedna z teorii wysnuta na Reddicie, ale nawet jej autor komentuje, że wydaje się jednak odrobinę naciągana. Inny użytkownik zauważa, że dla tych, którzy znają wyspę i próbują sobie wyobrazić te wydarzenia w jej naturalnym krajobrazie, właściwie nic tu nie ma sensu. Vivienne pozbyłaby się rywalki i cała brudna poruszałaby się po jej domu, w zasadzie nie pozostawiając żadnych większych śladów. Potem wsiadłaby do samochodu, którym zwykle nie jeździła, i przejechała na drugą stronę wyspy, znów nie pozostawiając żadnych dowodów w aucie. Wszystko po to, aby zabrać torebkę i następnie wrócić z powrotem na most. Porzuciłaby auto i runęła z przeprawy, z której ludzie skaczą dla zabawy, mimo że na tyłach posiadłości, na której mieszka, znajdują się przecież bardzo niebezpieczne klify. Udałoby jej się też zadzwonić do Glendy kilka godzin po tym, jak pożegnała się z życiem, żeby porozmawiać o robótkach ręcznych. No nie ma to sensu. Natomiast komentatorowi rzuca się w oczy coś, co może, tylko roboczo oczywiście, nadać sens wydarzeniom tej nocy. Bev powiedziała swoim przyjaciółkom, iż w wieczór jej odejścia postawi Fergusowi ultimatum. Przypuśćmy, że tak się dzieje i Fergus atakuje Bev, czując się w potrzasku, nie mogąc się pogodzić z jej decyzją. Początkowo w łóżku rani ją w ramię, ona walczy, więc w końcu i on jest ranny, ale ostatecznie rzuca się na jej gardło, no oczywiście z nożem. Wraca do domu i mówi żonie, że przerwał romans, ale Bev niestety go napadła. Vivienne, która podjęła już decyzję o rozwodzie, chwilowo udobruchana stanowczością męża i jego nową postawą, jedzie z nim do szpitala. Tam oboje gubią się w tym, co mówią. Nie wiedzą, jak wytłumaczyć rany. Sugerują wypadek, ale nie chcą mówić o jego charakterze. Po powrocie do domu Vivienne mówi, iż już podjęła decyzję o rozstaniu i o tym, że chce zabrać w nowe miejsce swoich synów. Fergus błaga ją, żeby została. Umawiają się jednak na rozmowę rano. Vivienne nie chce zostać w domu na wypadek, gdyby Bev przyszła lub zadzwoniła w poszukiwaniu Fergusa. Dzwoni do swojej przyjaciółki Robin, by ta zabrała dzieci, a sama decyduje się nocować w domu wspólnoty, w której się udzielała i do którego miała dostęp. Fergus, który musi rozwiązać problem z Bev, jedzie do rodzeństwa, które ma resztę nocy na opracowanie i wdrożenie jakiegoś planu ratunkowego. Pozorują atak na Bev, przenoszą niedopałki, brudzą ręczniki, zostawiają plamy na ścieżce. Następnego dnia Vivienne wraca do domu, myśląc, że w końcu romans się skończył i może jednak warto ratować swoje małżeństwo. Nieco odpoczęła, uspokoiła się, nabrała nadziei, doszła do wniosku, że los odpowiedział na jej błagania. Pełna nowej nadziei dzwoni do swojej przyjaciółki w oczekiwaniu, aż Fergus wróci do domu. Wydaje się udawać, że wszystko jest w porządku. Ma nadzieję, że być może tak już zostanie, więc nie ma co niepokoić Glendy opowieściami o swoich problemach. Może staną się przeszłością. Fergus wraca, ale uważa, że żona i tak go opuści. Szczególnie, że zaraz wybuchnie informacja o tym, że Bev odeszła, a Vivienne natychmiast skojarzy fakty. Będzie wiedziała, że to Fergus zaatakował Bev. Mężczyzna musi się pozbyć żony i tak też czyni. Cała ta teoria nie tłumaczy jednak, dlaczego kobieta wychodząc o 3 w nocy nie zaczekała na parę, której miała powierzyć dzieci. Wyszła, zostawiając chłopców samych. To prawda, spali bezpiecznie w domu, a Robin miała się zjawić dosłownie zaraz, ale mimo to jest to trochę dziwne. I jakie głosy słyszała w tle Glendy podczas rozmowy z Vivienne, skoro chłopców nie było w domu? Czy to wtedy przybył mąż ze wspólnikami z zamiarem zrealizowania planu pozbycia się jedynej osoby, która mogła całkowicie zrujnować im życie na wyspie? Z drugiej strony rzeczywiście mogło być tak, że Glendy pomyliła się co do daty rozmowy i policja po prostu ma rację w tej sprawie. Wspominałam wam o tym, że niektórzy komentatorzy uważają, iż ta historia jest niezwykle filmowa, a jedna z oper mydlanych wykorzystała podobny wątek. Choć trudno powiedzieć, czy świadomie, zdając sobie sprawę z tego, że podobne wydarzenia mogły mieć miejsce naprawdę.
Podobno niektóre części naszej dzisiejszej historii pasowałyby idealnie do Prisoner z akcją w Melbourne, jeśli dobrze rozumiem, bo nie oglądałam tego niewątpliwie wybitnego dzieła kinematografii. Główna bohaterka, Bea, trafiła do więzienia za atak na współpracownicę, która miała romans z jej mężem. Potem, na skutek różnych zawirowań fabuły, okazuje się, że powrót do serialu utraconej rzekomo postaci wciąż jest możliwy. Mamy tu oczywiście auto, wodę, niebezpieczny klif, który kusi do skoku, ale potem kamera przeskakuje już do momentu, gdy policja odnajduje porzucony samochód. A co z główną bohaterką? Nie wiemy. I w tym cały urok tej opowieści. Możliwe, że zbliżamy się już do końca, więc dorzucę Wam jeszcze pewną ciekawostkę, która pewnie nie wnosi wiele do sprawy, ale myślę, że jako takie dodatkowe tło może być całkiem intrygujące. Otóż natknęłam się na komentarz osoby, która, jak twierdzi, często współpracowała z Fergusem. Pisze: często, gdy zarządzałam personelem w obszarach hotelarskich, w których Fergus bywał, słyszałam od moich pracowników, że sprawia on, iż czują się nieswojo. Niekoniecznie przez jakieś konkretne działania fizyczne. Po prostu był takim niespokojnym duchem. Wpatrywał się w nich intensywnie lub patrzył na nich w taki sposób, że czuli się intruzami. Nie było to nic, z czym powinnam coś zrobić, ponieważ było nieszkodliwe, ale odnotowałam w myślach te uwagi pracowników. Ja sama również nie mogłam mu zarzucić nieprawidłowości w interakcjach, był odpowiednio miły i uprzejmy, ale zawsze czułam się przy nim nieswojo, jakby nie był uczciwą postacią i po prostu ogólnie sprawiał, że moja skóra cierpła. Nie jest kimś, z kim chciałabym przebywać codziennie, to na pewno. Kiedy opowiedziano mi jego historię, nie mogłam powstrzymać się od myśli, że z pewnością był kimś, kogo mogłam sobie wyobrazić jako sprawcę. To oczywiście tylko i wyłącznie czyjeś bardzo subiektywne odczucia i na dodatek całkiem możliwe, że na przykład wywołane po prostu wiedzą o niezwykłej zagadce, którą kryje jego życie. Ale nie wykluczam też, że właśnie ta skrywana na dnie jego serca tajemnica uczyniła jego spojrzenie ciężkim i trudnym do zniesienia, męczącym. Ale to już tylko takie trochę fabularyzowane rozważania. Nieczęsto się jednak zdarza trafić na komentarz osoby, która osobiście zna bohaterów historii, o których tu mówimy, więc skoro przynajmniej teoretycznie tak wyszło, to postanowiłam to wykorzystać. I jeszcze może jedna ciekawostka. Kiedy zobaczycie zdjęcia dotyczące bohaterów tej sprawy, otoczenia, w którym żyli, przedmiotów, jakie do nich należały, być może zdziwi Was, że tak bogaci ludzie, tak znani w okolicy, rozpoznawalni biznesmeni i politycy, jeździli na przykład tak zdezelowanymi samochodami. Mieli na sobie zwykłe, szare i niemodne, znoszone ubrania. Mieszkali w zwykłych, żeby nie powiedzieć bardzo skromnych, domach, które wymagały remontu. Oczywiście nie twierdzę, że każdy, kto ma pieniądze, musi prowadzić jakieś bardzo wystawne życie, ale w tym przypadku wszystkie trzy pary, jak również Bev, żyli naprawdę dość skromnie. Zrozumiałe, że ktoś może nie przywiązywać wagi do marki, nie zależy mu na tym, żeby samochód był jakiś super nowoczesny, ale chyba większość z nas dba o to, aby dookoła było czysto i by siedzenia na przykład nie straszyły dziurami. Jeśli stać nas na drobne naprawy i czyszczenie, to pewnie nie wahamy się wydać tych pieniędzy, a tutaj było inaczej. Próbuje się to tłumaczyć tym, że po prostu takie standardy panowały na wyspie. Samochód miał służyć na farmie. Był tylko przedmiotem. W gospodarstwie liczyła się głównie praca. Była najważniejszą częścią życia mieszkańców, nawet tych, którzy wcale się z tego nie utrzymywali. Farmy były często tu pasją i osią życia, a jeśli chcesz żyć jak farmer, to nie stawiasz willi w stylu Carringtonów. Niestety nie mam pojęcia, czy to właśnie o to chodziło, czy też winne było na przykład lenistwo naszych bohaterów, którym nie chciało się zmieniać za wiele w domach odziedziczonych po przodkach. Czy może okresowo na przykład wcale nie mieli aż tyle pieniędzy, ile wydawało się, że mają? Nie wiem. Ale rzeczywiście powiem szczerze, że najpierw czytając o tej historii i wyobrażając sobie, jak to wszystko przebiegało, zasugerowałam się tym torem Grand Prix, dodatkowymi źródłami dochodu i wyobrażałam sobie, że ta sceneria jest taka bardzo estetyczna, wysmakowana, nawet jeśli nie bogata, to jednak przyjemna dla oka. W rzeczywistości chyba jednak nie aż tak. Po zdjęcia zapraszam głównie na Facebooka i Instagram, bo jak wiecie, nie wszystkie znajdują uznanie YouTube'a. Kochani, i tak oto dobrnęliśmy do końca tej historii.
Jestem bardzo ciekawa, co o niej myślicie. Kto według Was zaatakował Bev i dlaczego? Czy ta sama osoba stoi za usunięciem Vivienne? Czy kobieta może żyje, tylko doświadcza fugi dysocjacyjnej? A może ukrywa się całkiem świadomie? Czy jednak pożarły ją w szyło sosiowe? Czy sądzicie, że Fergus o mrocznym spojrzeniu jest odpowiedzialny za atak na dwie kobiety? Czy może tylko na swoją żonę, którą ukarał w szale za odebranie mu miłości życia? Czekam na Wasze komentarze i wypatruję Was bardzo usilnie na drugim kanale. Doceniam ogromnie każdą łapkę w górę i każdą subskrypcję. Bardzo bym chciała, żeby ich przybywało. Jeśli uważacie, że to, co robię, ma sens, zachęcam do rozważenia wsparcia mnie na Patronite. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. A ja ściskam Was już mocno i do usłyszenia.